Lan vin eklat diab arpeze pur om, to się chyba tak czyta. Lan vin eklat di arpeze. Chyba dobrze przeczytałem, chociaż nie jestem Francuzem, ani nie umiem francuskiego i nigdy nie miałem francuskiego. Zapach cytrusowy, ozonowy, drzewny, wodny, świeży, korzenny, aromatyczny, zielony, pudrowy, piżmowy. Idealnie nadający się na porę letnią. Nie narzucający się według opisu. Pasujący do biura, do szkoły i do wszystkiego, co możecie sobie wyobrazić. Podobno stworzyła go Sonia Constant. To jest senior perfumer w firmie Juvent. Albo Juvent, to się jakoś tak czyta. Jak czytam z błędami, możecie napisać, że czytam z błędami. Dzięki temu się więcej nauczę. Ta Sonia Constant stworzyła Toma Forda Noir Extreme, Tom Ford Ombre Letter, Jean-Paul Gaultier Lebeau, Narciso Rodriguez, Montblanc Emblem, Tom Ford Ombre Letter Parfum i co jeszcze? Tom Ford Ombre Letter 16, Emble Intense Montblanca, Lacoste Yellow, James Bond 007. Stworzyła dużo zapachów. Na Parfumo ten zapach jest określany jako świeży cytrusowy. I co on ma w składzie? W ogóle to opakowanie wygląda tak, jakby było w supermarkecie zabezpieczone. Wiecie, jak jest jakiś produkt w supermarkecie, to on jest za takim szkłem postawiony. I właśnie jak wszedłem do Superfarmu i zobaczyłem tego Lanvina w takim opakowaniu, to sobie pomyślałem, kurde, co oni nie mają nawet oryginalnych kartoników, tylko dostali buteleczki od producenta i zabezpieczyli je w takim opakowaniu, bo nie widziałem na tym opakowaniu tego napisu. Więc no, może ta pomyłka po prostu. Tak czy siak, to jest karton tego zapachu. Tak wygląda kartonik, czyli jest szklany. W sensie nie szklany, tylko plastikowy. Wygląda jak jakiś kryształ? Coś takiego to pewnie ma odzwierciedlać nazwę. Tylko, że jak przetłumaczyłem w Google, to według translatora oznacza to strach na wróble z arpeże. Na pewno to nie to. Z francuskiego. Zaraz sprawdzę, jak z francuskiego to jest tłumaczone. Odłamek arpeże. Te arpeże to jest pewnie jakiś lodowiec albo coś. Zaraz sprawdzimy. Arpeże. Nie, arpeże to jest jakaś restauracja. Góra? Nie wiem, muszę znaleźć, czy to jest jakaś góra albo lodowiec. Chociaż no jak się wpisze te arpeże, to jest wyrafinowana restauracja do jedzenia w fine dining. Czyli tych wytrawnych dań, jakoś tak, albo no drogich dań. Myślę, że to jest jakaś góra. Jeżeli macie pomysł, co znaczy arpeże, to możecie napisać. Tak czy siak, jest to jakiś odłamek arpeże. Wygląda jakby był z lodowca wzięty, no bo jest cały przeszklony. I w ten sposób to wygląda. Czyli opakowanie no ma coś sugerować, ale nie jestem pewien co, no bo nie znam francuskiego i nie wiem co to jest arpeże. To tutaj jest napisane. Tylko, że jest z Paryża. Made in France. Dobra, otwórzmy to. Jak to się otwiera? To chyba tak. To musi być jakiś system. O, właśnie. W ten sposób to się otwiera. Eclat d'Arpège. Podobno najlepszy zapach Lanvin. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest. Lanvin ma bardzo ładne zapachy. Jeden jest stworzony przez Alberto Morillasa. Mam go w szafie schowanego. Psikam się nim. Nienarzucający się zapach na każdą porę.
idealny do biura i na każdą rozmowę. Ten Eclat DRPG też jest podobno takim zapachem uniwersalnym, pasującym na każdą porę pogodową. Nie wiem, czemu ostrości nie mogę złapać, no ale już trudno. W sumie nie wiem, czy widzieliście, raczej nie było zapachu, nie było psiknięcia tego bez, że zaciągał puste powietrze, po prostu od razu zaczął psikać, ale to nic. Eclat DRPG to jest cytrusowo-ozonowo-drzewny zapach, już mówiłem to na początku. Nuty mandarynki, limy, bergamotki, liścia, fiołka, rozmarynu, jaśminu, piżmo, cedr, drzewo sandałowe. Według niektórych przypomina niby Yves Saint Laurent, ale od razu mogę wam powiedzieć po psiknięciu, że tak nie przypomina w ogóle. Czyli ktoś napisał, że jest zdecydowanie za słodki. Każdy czuje coś innego, ja czuję cytrusy na samym początku. Poza tym zastanawiam się, jak tu można byłoby czuć coś słodkiego, skoro jest lima, bergamotka, no może mandarynka, ale ona u mnie się nie przebija, przynajmniej ja nie czuję. Liść fiołka, jaśmin, rozmaryn, to powinno pachnieć cytrusami z białymi kwiatkami, w ten sposób powinno pachnieć. No i tak jest jak dla mnie, pachnie limą. Czymś w stylu jaśminu i fiołka i cedru. Jak ktoś wie, jak cedr pachnie, to mniej więcej tak to pachnie. Muszę poczekać, aż się rozwinie, więc zaraz do was wrócę, bo po chwili zawsze pachnie inaczej. Dobra, mam trochę mieszane uczucia odnośnie tego Lanvina. Tak jak nawet ktoś napisał, z jednej strony czuć sztuczność, z drugiej strony czuć coś fajnego, chodzi o fiołek, właściwie to liść fiołku. I faktycznie ma lekkie, ale dosłownie tylko lekkie podobieństwo w stosunku do Yves Saint Laurent. Why? For men. Pewnie chodzi o bergamotkę, liść fiołka, piżmo i cedr. Bo mają to samo w składzie, ale to jest tylko tak nieznaczne podobieństwo. Więc jeżeli kto komuś podobał się Yves Saint Laurent, a nie ma dużo pieniędzy, a szuka czegoś rzeźkiego na każdą okazję, to ten Lanvin może być spoko. Jeżeli ktoś szuka czegoś łagodniejszego, bardziej idącego w kierunku uniseksu, to Lanvin El Homme, to się chyba tak nazywało, ten, który stworzył Alberto Morillas, jest lepszy Lanvin niż ten. Ten nie przypasował mi, bo idzie troszeczkę w kierunku Yves Saint Laurent. No i tej sztuczności. Ale to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie.